podsumowanie jest takie, że przyjmujemy ten punkt, jakbyśmy przegrali, także może za bardzo chcieliśmy wygrać, po prostu trochę nerwowo w tych sytuacjach właśnie dobrych dla nas, po prostu rozgrzaliśmy dobrze bramkarza i później wszystko wybronił. Kolejny mecz, gdzie nie możemy strzelić bramkę i gdzieś ten problem musimy rozwiązać. W sobotę z Jastrzębiem to już taki ogień chyba będzie. No ogień dzisiaj też był. Na pewno nic nie zmienimy. Będziemy chcieli dalej grać, no bo sytuacje były, także tylko ta kropka na i została. Także no, trudno się teraz doszukiwać jakichś błędów czy złej gry. No bo po prostu jakbyśmy strzelili na 1-0, to już myślę, żeby całkiem inaczej mecz wyglądał i byśmy raczej wygrali. Cóż, no ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno nas bardzo cieszy ten remis, natomiast też współczuję trenerowi, bo wiem doskonale też, jak się człowiek czuje po meczu, w którym tak naprawdę zdecydowanie powinien wygrać, a jednak nie zdobywa 3 punktów. My mieliśmy już, przeżyliśmy kiedyś takie spotkanie z Katowicami, wyglądało podobnie, gdzie drużyna GKS-u nas zdominowała i wygrała zasłużenie. Tutaj to szczęście do gospodarzy się nie uśmiechnęło, uśmiechnęło się trochę do nas. Ja mogę tylko chłopakom pogratulować swoim oczywiście tej determinacji i tego, że udało nam się przetrwać dużo ciężkich momentów i zdobyć te punkty, bo dla nas te punkty każdy jest bardzo ważny. Natomiast no, chylę czoła przed drużyną Stali, bo naprawdę uważam, że to jest jeden z najlepszych zespołów w tej lidze i potwierdził to dzisiejszą grą. No, niestety też trzeba mieć trochę skuteczności i tego dzisiaj zabrakło. Zagraliśmy bardzo dobry mecz. Kolejna konferencja, gdzie trener, uważam i czuję to, bez kurtuazji, to po prostu podkreśla. Oczywiście, my chcemy bardzo wyników, my chcemy bardzo bramek, bo tego potrzebujemy, żeby podnosić się w tabeli. Ale ja z tych chłopaków jestem po prostu zadowolony. Nie zgadzam się z opinią niektórych ludzi, którzy mają zupełnie inny odbiór tego spotkania, bo oczywiście ten odbiór determinuje wynik. 0-0 z bardzo dobrym przeciwnikiem, który 5. meczu nie przegrywa. Na pewno my jesteśmy w stanie dzisiaj złapać tą sytuację i jesteśmy za nią po prostu odpowiedzialni. Ci chłopcy bardzo dobrze pracują na zajęciach treningowych, tworzą kolektyw, dobrze operujemy piłką, zdobywamy teren atakiem pozycyjnym i zdobywamy przede wszystkim sytuacje. Nie jesteśmy skuteczni w 10. meczu, ale ja wiem, że mając pod kontrolą to, na co mamy wpływ, trening, dobre decyzje personalne, a przede wszystkim konsekwencja w tym, co my robimy, że złapiemy czołówkę i będziemy walczyć o to, co sobie powiedzieliśmy i chcieliśmy złapać przed sezonem. Ja gratuluję przeciwnikowi, pierwszy raz to robię, dlatego że ten zespół jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowany, pomimo tego, że trener miał bardzo mało czasu. Wiem, jak fantastyczny klimat jest w Suwałkach i jestem pełen podziwu i gratulacje, trenerze. Dla zarządu również, bo robicie coś niesamowitego. Gratuluję postawy, a my jedziemy do roboty za 3 dni. Dziękuję.